Dzień dobry, witajcie w nowym filmiku. Jak widzicie po tytule, dzisiaj porozmawiamy sobie o jesiennej pielęgnacji naszego ciała. A dlaczego taki temat? No właśnie, ostatnio wspominałam wam o tym, jakie kroki wprowadzić, jeśli rozmawiamy o pielęgnacji naszej twarzy. No a skoro myślimy o pielęgnacji twarzy, to dlaczego nie zadbać też w okresie jesiennym o nasze ciało, które zazwyczaj po okresie letnim, skóra po okresie letnim na naszym ciele jest zdecydowanie bardziej przesuszona. Co zrobić? Jakie domowe zabiegi stosować? Jak o tę skórę zadbać? Być może jakie fajne substancje aktywne wprowadzić? Dzisiaj właśnie sobie na ten temat porozmawiamy. Pierwszy fajny krok, jeśli chodzi o pielęgnację naszego ciała, to kąpiele. Jesień to jest taki okres, kiedy możemy wykorzystać zdecydowanie częściej na przykład naszą wannę. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy posiadacie wannę. Są tutaj też takie osoby, które korzystają z prysznica. No i właśnie, ten pierwszy krok, taki podstawowy krok oczyszczania naszej skóry. I tutaj, co chciałabym wam polecić? Przede wszystkim preparaty, które będą na bazie olejków. Ja pokażę wam kilka kosmetyków, które pojawiły się teraz już w mojej jesiennej pielęgnacji. Być może coś was zainspiruje, ale oczywiście sprawdźcie sobie opis do dzisiejszego filmu, bo tam też będziecie mieć inne propozycje, tańsze, droższe produkty. Kto wie? Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, ale oczywiście pamiętajcie o tym, że kosmetyki dobieracie zawsze ze względu na wasze potrzeby, zasób portfela, ale też oczywiście to, czy stawiacie na pielęgnację naturalną, czy pielęgnację tradycyjną. To, że ja wam pokażę dzisiaj kosmetyki, które ja stosuję i które będę stosować, nie oznacza, że oczywiście wy też musicie to robić, chociaż kto wie, wszystko zależy oczywiście od was. No i skoro jesteśmy przy kąpieli, to tutaj mój sprawdzony produkt, taki po który bardzo lubię sięgać, to jest właśnie olejek pod prysznic i do kąpieli od marki Rituals. Ostatnio, jeśli śledzicie mój Instagram, to wiecie, że wybrałam się do sklepu stacjonarnego w Arkadii marki Rituals i zrobiłam tam małe zakupy. Seria czerwona, czyli właśnie ta seria, jest jedną z moich ulubionych. Nie tylko ze względu na działanie, ale przede wszystkim na zapach. Zapach, który niesamowicie relaksuje mnie właśnie w tym okresie jesienno-zimowym, a zapewne część z was będzie stawiać też na takie przyjemne zapachy, jeśli chodzi o pielęgnację naszego ciała. Zapachy otulające, relaksujące, ciepłe zapachy. Zdecydowanie inne niż te w pielęgnacji letniej, kiedy wolimy takie bardziej orzeźwiające aromaty. No jesień i zima to jest taki czas, kiedy no właśnie, możemy sobie pozwolić na nieco cięższe, bardziej takie właśnie otulające zapach. No i ta seria czerwona bardzo fajnie się u mnie sprawdza i gorąco wam ją polecam. Olejek, który można stosować pod prysznic, do kąpieli, ale ja też bardzo lubię dodawać go właśnie w kąpieli w wannie. Wtedy woda pięknie pachnie, ale też ma inną konsystencję, taką bardziej, no wiadomo, tłustą, jak to olejek, a przez co też już delikatnie nawilża naszą skórę. Więc kąpiel to jest, czy to pod prysznicem, czy to w wannie, to jest taki pierwszy krok, który warto wykonać, jeśli chodzi o nawilżenie, regenerację naszej skóry. Oczywiście ja polecam wam też inne preparaty do kąpieli i właśnie w tym okresie jesienno-zimowym, kiedy będziecie korzystać z wanny, na przykład świetnym rozwiązaniem są mikronizowane algi. Ja tutaj właśnie posiadam algi od marki Talgo. To są 100% czyste mikronizowane algi w takich saszetkach. Dodajemy jedną taką saszetkę do kąpieli w wannie. Co prawda nie do końca one przyjemnie pachną, no bo pachną jak algi, tak?
Więc musicie o tym pamiętać. Woda też zmienia kolor na taki lekko zielony, ale to, jakie właściwości posiadają algi dla naszej skóry, to jest coś wspaniałego. Inną marką, którą mogłabym Wam również polecić i też posiada świetną ofertę, jeśli rozmawiamy o algach, to jest marka Guam. I pewnie też część z Was doskonale tę markę kojarzy. Także dodawanie różnego rodzaju substancji do kąpieli, jak właśnie olejki, które będą natłuszczały naszą skórę, czy dodawanie takich alg, to jest świetne rozwiązanie. Bardzo dobrze sprawdzają się również sole, sole bromowe, sole jodowe. Na przykład marka Mokosz posiada świetne sole do kąpieli, które też będą zmieniały lekko naszą wodę, dawały jej taki przyjemny aromat, no ale to, co jest najważniejsze, to przede wszystkim wpływ tych substancji, tych minerałów, mikro, makroelementów na naszą skórę. No dobrze, moi drodzy, ale w jesiennej pielęgnacji, jesienno-zimowej, można by było już powiedzieć pielęgnacji, możemy sobie pozwolić na nieco więcej, na przykład na domowe zabiegi. Jednym z takich zabiegów, który ja bardzo lubię, to jest oczywiście bańka chińska. Jeśli śledzicie mnie na moim kanale już od dłuższego czasu, to też doskonale o tym wiecie. Bańka chińska fajnie wpływa na naszą skórę, przede wszystkim na jej ujędrnienie, wspomaga walkę z celulitem, ale też trzeba wiedzieć, jak z niej korzystać, po jaką bańkę sięgnąć. Są też oczywiście pewne przeciwwskazania, których należy się trzymać. No i teraz zapytacie mnie, no dobrze Anita, ale jaka bańka? Szczerze, z czystym sumieniem polecam Wam najtańsze bańki chińskie gumowe, które możecie kupić w internecie. Moim zdaniem są to najlepsze bańki, które są dostępne na rynku. Oczywiście możecie kupić też takie bardziej silikonowe, twarde bańki. Ta bańka jest akurat z drogerii Rossmann, ja ją kupiłam na promocji za jakieś 13 zł i bardzo dobrze się u mnie sprawdza. Wiem, że bardzo popularne w internecie są bańki pewnej marki, ale powiem Wam z doświadczenia, że tak naprawdę nie ma znaczenia, jaką bańkę będziecie stosować. Liczy się przede wszystkim technika i to, jak bańka zasysa naszą skórę, jak regularnie na nią działamy i jak wykonujemy właśnie taki masaż. I czy wydacie na to kupę pieniędzy, na taką bańkę kupę pieniędzy, czy wydacie niewielkie pieniądze, to jest oczywiście Wasza decyzja, ale moim zdaniem nie ma sensu przepłacać, bo naprawdę przy pomocy taniej bańki, regularności, systematyczności i prawidłowo wykonanego masażu bańką chińską, naprawdę możecie osiągnąć bardzo fajne efekty. No a jak już rozmawiamy o bańce, no to musimy mieć też tak zwany poślizg, czyli preparat, na którym będziemy działać taką bańką. No i tutaj znowu najtańszy produkt, słuchajcie, zwykła oliwka. Naprawdę też uważam, że nie ma sensu przepłacać i kupować jakieś specjalne oleje do masażu, specjalne olejki pod bańkę chińską. Chodzi tak naprawdę o to, żeby był poślizg i żeby ta bańka ładnie po tej naszej skórze przesuwała, więc najtańsza oliwka sprawdzi się rewelacyjnie. Oczywiście spotkałam się z takimi opiniami, że już inwestowanie w olejki do masażu, które są specjalnie skomponowane pod bańkę chińską, dają jeszcze lepsze efekty. Ale szczerze, słuchajcie, najlepsze efekty przynosi to, co zastosujemy po masażu bańką chińską. A dlaczego? Dlatego, że skóra się rozgrzewa, a jak skóra się rozgrzewa, to też będzie lepiej wchłaniać substancje aktywne. Więc tak jak mówię, nie ma sensu przepłacać. Tania oliwka, tania bańka i działamy. A skoro jesteśmy już o tym, co będziemy stosować po takim masażu, to ja oczywiście proponuję Wam serum do ciała. Są oczywiście na rynku dostępne ogromne ilości serum do twarzy. A jeśli tak popatrzycie sobie na ofertę sklepów różnych marek i szukacie właśnie serum do pielęgnacji ciała, to już niekoniecznie. Ja na przykład w najbliższym czasie będę korzystać z serum marki Eisenberg, który jest właśnie specjalnie skomponowany do zastosowania w celach ujędrniających, takich wygładzających, napinających. Ale mam tutaj również dla Was bardzo ciekawą propozycję i coś, co muszę sobie zamówić. Jeszcze tego nie stosowałam, natomiast sprawdziłam skład i uważam, że cena
do składu i do tego, co tam się znajduje, jest naprawdę adekwatna. A chodzi mi tutaj o serum z retinolem od marki Sezderma do stosowania na ciało. Tak dobrze usłyszeliście. No właśnie, jeśli zamierzacie stosować retinol na Waszą twarz, skórę tutaj, na szyi, na dekolcie, to dlaczego nie stosować retinolu również na skórę Waszego ciała? No a doskonale wiecie, jakie właściwości posiada retinol. Więc myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, zwłaszcza dla tych osób, które lubią retinol w pielęgnacji, chcą go stosować w pielęgnacji. Pomyślcie o tym. Jeśli będziecie stosować retinol na tę okolicę, to może warto również zacząć stosować retinol na ciało. No i marka Sezderma wychodzi dla nas z taką propozycją, ma w ofercie właśnie serum do ciała. A skoro zastosujemy serum, to ważne jest również to, żeby nałożyć jakiś preparat po serum. Jak już wiecie, w pielęgnacji twarzy właśnie takie kroki wykonujemy, serum i krem. Więc warto również w pielęgnacji ciała nałożyć serum i krem. Ja w okresie jesiennym, zimowym uwielbiam przede wszystkim tłuste masła. To jest w ogóle coś, czym ja uwielbiam się smarować, słuchajcie. W ostatnim czasie wykańczam takie bardzo fajnie ultra nawilżający balsam Lotion Emulsję od marki Sisley, ale wiem, że jest to bardzo drogi produkt. Natomiast czeka już na mnie znowu masło od marki Rituals z tej samej czerwonej serii, które uwielbiam. I powiem Wam, że ostatnio właśnie będąc na zakupach w sklepie Rituals dowiedziałam się, że jeśli kupicie sobie za pierwszym razem takie opakowanie, to później wystarczy, że będziecie dokupować tylko wkłady. Więc jest to też bardzo fajne rozwiązanie i wychodzi dużo taniej. Jeśli macie na przykład ulubione masło od marki Rituals, myślę, że tak właśnie, to jest bardzo fajne rozwiązanie. Także słuchajcie, masełko lub jakiś fajny balsam. Ostatnio też w ofercie marki Basic Lab pojawiły się bardzo fajne dwa balsamy do pielęgnacji ciała, które też będą zdecydowanie tańsze od tych produktów, które Wam dzisiaj pokazałam. Ale oczywiście masło shea, masło mango, masło kakaowe, produkty naturalne, wszelkiego rodzaju, powiedziałabym, maści, wszystko to, czym będziecie nacierać na Waszą skórę, bardzo dobrze się sprawdzi. Ale powiedziałam też, że retinol jest taką fajną substancją, którą można wprowadzić do stosowania na ciało, właśnie w serum marki Sezderma. Natomiast coraz więcej pojawia się również na rynku produktów, które zawierają kwasy. Dla tych osób, które stosują kwasy na twarz, może kwasy właśnie na ciało. I oczywiście tutaj przypominam Wam, że w opisie do dzisiejszego filmu zostawię Wam linki do tych preparatów, więc możecie sobie sami sprawdzić, co mają w składzie, jakie mają fajne kwasy w składzie, jak będą działać. Balsamy, mleczka z kwasami AHA, też uważam, że świetna sprawa na jesień i na zimę. Jest jeszcze jedna grupa takich preparatów, które możemy nakładać po zabiegach pielęgnacyjnych, po kąpieli. Są to oczywiście olejki. Olejki też dobieramy do typu naszej skóry i ze względu na ich działanie. Ale pamiętajcie też o tym, że oleje najczęściej działają właśnie tak okluzyjnie, natłuszczająco. I tutaj na chwilę zatrzymam się przy olejku, który sprawdził się idealnie w przypadku mojej skóry w okresie letnim. I też jestem zaskoczona tym jego działaniem, ponieważ wyjątkowo w tym sezonie jesiennym nie mam problemu z przesuszeniem skóry. Jednym właśnie takim produktem jest olejek od marki Biotherm Life Plankton, specjalnie skomponowany do pielęgnacji ciała. Już powiem Wam, że mi się tutaj kończy, ale myślę, że z powrotem do niego wrócę. Bardzo fajnie zadbał o moją skórę właśnie w tym okresie letnim, zwłaszcza na wakacjach we Włoszech, gdzie było wysokie promieniowanie, wysoka temperatura, pojawiła się opalenizna i trzeba było intensywnie, regenerująco działać na skórę, ale też łagodząco, no bo wiadomo, były na niej lekkie zaczerwienienia. I jestem bardzo zadowolona z tego produktu. Wiem, że też ma wiele pozytywnych opinii. Fajny, oczywiście z tej półki selektywnej, ale tutaj również chciałabym nawiązać do tego, że na naszym rynku jest bardzo dużo olejków, olei takich naturalnych, które możecie ze sobą mieszać, które możecie ze sobą fajnie komponować i też sprawdzą się w pielęgnacji jesiennej, zimowej. Moi drodzy, i na zakończenie dzisiejszego filmu
szczotki, szczotki i wszelkiego rodzaju peelingi. Pamiętajcie o tym, że złuszczanie naszego ciała to jest podstawa pielęgnacji. Musimy dbać o to, żeby pozbywać się martwego naskórka, żeby nasza skóra wyglądała ładnie, była wygładzona, dobrze oczyszczona, ale też, żeby te substancje aktywne, które będą działały z różnego rodzaju preparatów, z serum, z masła, z balsamów, olejków itd., żeby też miały wpływ na naszą skórę, żeby głębiej się do niej dostawały, więc złuszczanie jak najbardziej tak. Ja najbardziej, ja w tym okresie jesienno-zimowym bardzo lubię szczotki. Tutaj mam akurat szczotkę od marki Yob, ale moja przygoda ze szczotkami zaczęła się od ostrej szczotki marki Fridge. W ofercie są dwie, taka do działania na sucho i szczotka do działania na mokro. Oczywiście są też pewne przeciwwskazania do stosowania takiej szczotki, więc też powinniście się doinformować, jeśli o to chodzi. Ale ostatnio od flebologa dowiedziałam się, że taką szczotkę mogą również stosować osoby, które posiadają rozszerzone naczynia krwionośne na ciele, natomiast nie powinny jej stosować na sucho, ale już na mokro i wykonywać delikatny masaż. Bardzo ciekawa sprawa. Natomiast szczotki, na pewno dzięki nim zaoszczędzicie na peelingach. Jeśli nie lubicie szczotkowania, to postawcie na peelingi do ciała. Jeśli nie lubicie działania takiego działania tych drobinek z peelingów, postawcie na peelingi kwasowe. Ale jeśli już chcecie fajnie działać na waszą skórę w okresie jesienno-zimowym, to zaczynamy oczywiście od kąpieli, następnie przechodzimy do złuszczania lub też zaczynamy od szczotkowania na sucho, później przechodzimy do kąpieli, wszelkiego rodzaju olejki i preparaty, które już będą w tej kąpieli działały na naszą skórę, to będzie świetne rozwiązanie. Pamiętajcie o masażach, pamiętajcie o serum, o fajnym kremie, balsamie czy też olejku. Moi drodzy, i tak naprawdę na zakończenie dzisiejszego filmu, jeśli już rozmawiamy o działaniu w okresie jesiennym na naszą skórę ciała, to pamiętajcie o aktywności fizycznej, pamiętajcie o odpowiedniej diecie, o tym, co dostarczacie do naszego organizmu, o tym, żeby przyjmować odpowiednią ilość wody, nawadniać naszą skórę, o różnego rodzaju suplementach. To wszystko sprawi, że zaczniecie świadomie dbać o waszą skórę na ciele. A co za tym idzie, będzie ona piękna, wygładzona, w lepszym stanie. No i jeszcze dodatkowo, jeśli dołożycie do tego zabiegi w salonach kosmetycznych, a tutaj również mamy teraz właśnie najfajniejszy czas, jesień i zima, żeby zadbać tymi zabiegami o naszą skórę. Czy to endermologia, czy to różnego rodzaju fale działające na naszą skórę, masaże. Wszystko to sprawi, że przez te najbliższe miesiące super przygotujecie się na przyszły rok, na okres wiosenny, letni, kiedy będziecie odsłaniać wasze ciało. Skóra wam podziękuje. No a tak jak mówię, jeśli intensywnie, fajnie działamy w okresie jesienno-zimowym na twarz, to podziałajmy również na ciało. Myślę, że wyczerpałam dzisiaj temat i zaintrygowałam was, albo też troszeczkę zainteresowałam tym, żeby w okresie jesiennym, okresie zimowym zadbać lepiej o skórę na swoim ciele. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i oczywiście widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa!